Witajcie serdecznie na kanale Turecka Oliwka, z tej strony ja, czyli Ania. Słuchajcie, nigdy nie jest tak, jakby się coś chciało, jakby człowiek coś zaplanował, po prostu być nie może. Dlaczego? Dlatego, że ten pan tam, co robi sobie pociąg z krzeseł. W ogóle w nocy miał taki kaszel, że po prostu inhalowałam go. On ma tą generalnie astmę skrzelową, no i wiecie, jak jest astma skrzelowa i ona się mu uaktywnia, to gdzieś zawsze cały czas jest ten stan zapalny, ponieważ gdzieś ta astma go tam trzyma. I no 2 tygodni jest na sterydach, jest na tych lekach inhalacyjnych i powiem Wam, że się wkurzam. Bo owszem, pomogło mu trochę, mniej kaszle, odrywało się mu, dawało mu zdrowie krztuśne, żeby wiecie, bo on nie jest w stanie sobie tego odkrztusić jak powiedzmy dorosły. A nawet nierzadko dorosły ma problem z odkrztuszeniem kaszlu. No ale pomijam już to, że dzisiaj w nocy o 2 do 3 się obudził, nie spał. Po prostu tragedia. Miał straszny kaszel i to było takie... Jakby nie mógł złapać oddechu, wiecie, nie? No to mój mąż w ogóle spanikowany, nie? Znaczy to jest normalne, bo to nie jest pierwszy raz u niego, ale... Papa! To nie jest pierwszy raz, ale takie sytuacje mają miejsce, takie sytuacje się zdarzają. Podejrzewam, że skończy się to antybiotykiem. I jestem też zła, bo zadzwoniłam normalnie do przychodni, która świadczy opiekę świąteczną, nocną i w ogóle. No to oni mi powiedzieli, że nie prowadzą zapisów telefonicznych, trzeba przyjechać. No to zapakowałam dzieci i pojechałam. Papa! I pojechałam. I wyobraźcie sobie, że na miejscu mi pani powiedziała, że ja byłam o 10 byłam, przed 10 chyba, za 50 byłam, a pani mówi, że no ale wizyta będzie dopiero na za 15 pierwsza. Ja mówię, słucham, to ja przyjeżdżam, no mam akurat spory kawałek do tej przychodni, mówię, ja przyjeżdżam z dziekami i co ja mam teraz zrobić? Ona, no niech pani przyjdzie drugi raz, albo pani może wcale nie przyjść, no wiecie co, tak mnie potraktowała, jakby chciała, a nie mogła. I poczułam taki niesmak, pogoda też jest taka w niesmak i jest zimno, wiecznie, znowu się chmurzy i będzie padał deszcz, a mnie tak strasznie głowa boli, w ogóle mam taki nieogar na włosach, bo mam nieogar na włosach, bo je umyłam i one są dzisiaj takie rozczapiżone, napuszone, w ogóle chyba coś z nimi zrobię, bo one się od farby trochę popaliły mi w ogóle i one nie współpracują tak, jak ja bym tego po prostu chciała. Wstawiłam na rosół, Igor zostaje w domu, będzie doglądał rosołu, a ja za chwilę się z nimi zbieram do tego lekarza. Melisa też idzie ze mną, ona tak bardziej profilaktycznie, no bo ma katar i lekko pokasuje, ale już jak idę z jednej, to wezmę od razu i drugie, a nie, że się okaże, że jutro będę jechała zaś z Melisą. Więc biorę ich dwóch i zaraz się zbieramy. W ogóle, dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was sadził kiedyś drzewko z pestki awokado. Ja Wam powiem, że wyhodowałam sobie drzewko i moje drzewko już jest takie, no, ma listki, jest ładne, rośnie. I jest... Ja dam Ci, chodź tutaj. To jest takie nagrywanie, jak w domu są dzieci. Mamo, daj chusteczkę. No i o, mama ma chusteczkę, dzieciak ma nosa wydmuchanego, a ma chusteczkę trzyma. Stawiłam na rosół i go będzie wyglądał tego rosołu. Nie dadzą pogadać. No naprawdę, nie dadzą pogadać. No i a propos tego drzewka z awokado, uhodowałam pestkę, wsadziłam do wody, poczekałam, aż ona ładnie pęknie, puści korzonek i mam piękne drzewko z awokado. Wstawiłabym Wam zdjęcie, ale boję się, że zauroczycie. Nie no, żartuję oczywiście, wstaję Wam tutaj zdjęcie pokazowe, jak ono już wygląda, jak już jest duże. I ono sobie tak rośnie i jestem ciekawa, co z niego wyrośnie. Nie, wiadomo, że to nie będą drzewko, które będzie mi rodzić awokado, bo to nie ten klimat i nie to, ale widziałam zdjęcia, nawet gdzieś już nawet na internecie sobie grzebałam. To naprawdę, naprawdę efekt taki spektakularny, ładnie wygląda, mi się przynajmniej podoba. I będę sadzić drzewko z cytryny. Także z pestek będę sadzić cytrynkę. Także biorę się za hodowlę. No, także, no nic, gadu, gadu, to już 12, idę ich ogarnąć, żeby się jeszcze pozałatwiali. Daję jeszcze może coś do przekąszenia i będę zbierać się do lekarza. Odezwę się później. Mały. Dzień dobry, witaj wszystkich. Witamy wszystkich. Nasze przyjaciele. Naszych przyjaciół, tak?
W nie? Niedzielę. W niedzielę. Witamy się z Wami wszystkimi w niedzielę. Tak, wczoraj w sumie już nic nie nagrałam, chociaż plany były inne, ale niestety się nie udało. No i pojechałam w ogóle do tego lekarza, to też jakieś cyrki, słuchajcie, bo tak, pojechałam do lekarza. Wczoraj się bardzo mocno poirytowałam, dlatego że jak zadzwoniłam do przychodni, to mi pani powiedziała, że oni już nie prowadzą zapisów telefonicznych i mam sobie przyjechać. No więc ja się zebrałam z dzieciaczkami, pojechałam, to było przed godziną 10. Ja się pytam, czy mogę do lekarza. Na poczekalni były tylko 3 osoby, z czego były 2 dorosłe i jedna mama z dzieckiem jakimś tam. Ja się pytam, czy do lekarza. Ja bym chciała teraz. Lekarz był do 15 i ja mówię, że przyjechałam z 2 dzieci. Chciałabym 2 dzieci przebadać, ponieważ no, są stany niepokojące, bardzo mocno kaszlą, brzydko kaszlą. Syn tak zaciąga krtaniowo i sytuacja jest taka, że pani powiedziała, że mam przyjść na 12:45. Ja mówię, proszę pani, to jest jeszcze prawie 2,5 ponad godziny. Gdzie ja mam z tymi dziećmi iść? Może pani przyjść na 12:45, albo może pani wcale nie przychodzi. Była tak bardzo nieuprzejma ta pani w rejestracji, że po prostu to jakieś jest wielkie jedne nieporozumienie i nie wiem, jak można być tak nieuprzejmym. Gdzie sama pani doktor była bardzo wyrozumiała, bardzo miła, rzeczowa, konkretna i nie miała w ogóle dużo pacjentów, szczerze Wam powiem. Bardzo rzadko kiedy się zdarza, Amerykanie ciągną mi za włosy. Bardzo rzadko się zdarza, kiedy trafia się na tak bardzo fajnego i konkretnego lekarza, gdzie też jest jakiś tam powiedzmy młody lekarz. No, dziewczyna w ogóle była generalnie chyba nawet młodsza ode mnie, ale bardzo sympatyczna. Dzieciaki nie mają problemu generalnie, jeśli chodzą do lekarza, bo jak idą, to dają się badać, nie robią afer, nie robią krzyku, więc jest w porządku. Ta pani co ma? Ka? I ka? Nie. Kaszel i katar ma, ale kaszel taki już prawie, że nie ma go wcale, bo inhaluje się, gorzej z tym katarem. U Kamila niestety jest to dalej stan taki astmatyczny, się utrzymuje. Trochę przyatakował mu krtań, ale zmieniliśmy mu jeden preparat do inhalacji. Jest lepiej, bo dzisiaj przespał całą noc bez kaszlu, no ale niestety ilość inhalacji jest przerażająca, bo wychodzi, że inhaluje go 6 razy dziennie. Generalnie 3, z czego ma 2 w odstępach około średnio 10-15 minut, czyli najpierw go inhaluje na rozszerzenie tych oskrzeli, a po 10 minutach pakuje mu kolejną inhalację, która działa przeciwwirusowo, bakteryjnie, zapalnie, więc tak to wygląda generalnie. No i za chwilę mamy czerwiec, a jak już będzie czerwiec, to za chwilę koniec. A jak będzie czerwiec, za chwilę koniec roku i jedziemy do Turcji. Ja to się już powtarzam o tym, że wyjeżdżamy, sama się w ogóle generalnie nie mogę doczekać tego wyjazdu. Chociaż powiem Wam, że przeraża mnie to trochę, ale do tego zaraz dojdziemy. W ogóle moje włosy jeszcze tak jakoś nie wyglądają, bo w sumie je umyłam. I one same gdzieś tam sobie dosychają i po prostu kręcą się. Jak widzicie, trochę jakiś taki mam, nie ogar na nich mam, ale tak w ogóle chyba przed Turcją pójdę do fryzjera, a tak w ogóle tutaj się Kamil chowa. Pójdę chyba przed Turcją do fryzjera i sobie chyba coś zrobię, bo generalnie w Turcji jest bardzo gorąco i musiałabym mieć cały czas spięte włosy w klamrę, bo mnie denerwuje to. Zaraz mi się szyja robi ciepła, poci mi się to wszystko i mnie to trochę irytuje. Generalnie ja wiem, że Melisa ma teraz trochę krótsze włosy i też będzie je lżej. Natomiast ja myślę, że chyba jednak pójdę i może coś zrobię. Co Wy o tym myślicie? Żeby trochę ściąć włosy? Może coś co... Generalnie powiem tam tak, Wam tak. Mi włosy szybko rosną. Nie mam z tym generalnie problemów, ale moje włosy generalnie potrzebują czegoś, bo owszem, używam maski, odżywki i wiele różnych innych rzeczy, ale one mi bardzo mocno wypadają. Wypadają mi, bo mam tarczycę, wypadają mi, bo farbuję włosy i nie wygląda to fajnie tak, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało. No i niestety...
Generalnie to wypadają i ja już nie mam zielonego pojęcia, bo stosowałam wcierki i różnego rodzaju różne środki typu właśnie jakieś tam tabletki, właśnie te wcierki, jakieś tam domowe sposoby i generalnie niestety to nie za bardzo dużo pomaga, to nie mam już takich, moja córka to ma piękne włosy, jak byłam w jej wieku miałam identycznie gęste grube włosy do czasu, kiedy nie zaczęłam sobie farbować, jak zaczęłam farbować, tak moje włosy zeszły z objętości i wygląda to jak wygląda. Czasami mnie to tak wkurza, że chyba obcięłabym się w ogóle na łyso, ale to taki żart. Generalnie ten pan cię jest chyba nie w humorze. Co? Też jest zakatarzony, nie? Kamilek, masz katar? Masz katarek troszkę? Nie masz katarku? Kaszelek masz? Nie, wszystko jest na nie. Zrobimy inhalację zaraz, nie? Damina tego pana mówi sama za siebie, jaki jest dzisiaj złośnik. Zaraz idę szykować obiadek, bo dzieci chcą gofry, więc zrobię im gofry i do tego też mam mięcho, mam pieś z kurczaka i chyba zrobię coś z tą piersią z kurczaka, do tego ziemniaczki i jakąś suróweczkę na obiad. A tak w ogóle, to chciałabym wam wszystkim powiedzieć, że dzisiaj 29 maja mija pierwszy rok i mam pierwsze urodziny na YouTubie, słuchajcie. Cieszę się, no w ogóle nawet nie wiem, kiedy tak minęło. Cieszę się, że wytrwałam i że nagrywam i mam nadzieję, że ten blog będzie sensowny, że moje filmy będą się wam podobać, czego sobie życzę, żeby było dużo subskrybentów, żebyście komentowali moje filmy, lajkowali, udostępniali. Życzę sobie wszystkiego dobrego sama sobie, ale mam nadzieję, że wam widzom też się będzie podobać. Także dzisiaj mija pierwszy rok, jak jesteśmy na YouTubie. Uśmiechnij się, Kamil. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. No, także kubeczek z Turcją, w środku resztka kawusi i zaraz zabieramy się za ogarnianie obiadku. I niestety, ale oprócz dzieciaków też się robię coś pociągająca, coś mi rano bolało. Gardło, gdzie mi tam zaglądasz? Ten kubek. Kto mi tam zagląda w kubek? Ja. A co tam jest? Kawa. Co? Kawa. Kawa tam jest? A kawa jest dla dzieci, czy nie? Nie. Tak. A kto pije kawę? Mama. I babcia. I babcia. Mogą pić kawę, tak? A dzieci nie mogą pić kawy? Nie. Myślę, że jakby się napiły, to energii by miały tyle, że Halo, proszę pana. No, także idziemy robić obiadek, idziemy robić gofry, bo to dla nich taka przekąska. No, i tyle. A odnośnie, dlaczego się boję tej podróży do Turcji? Po pierwsze, 2 lata temu, jak jechaliśmy, to Kamil miał roczek, miał pampersa, było zdecydowanie prościej i więcej spał. Melisa nie chciała mieć pampersa na drodze, więc stawaliśmy tylko wtedy, kiedy chciała Siusiu bądź Igor, kiedy dzieci w ogóle miały potrzebę fizjologiczną, lub jak już po prostu czuliśmy, że zbliżamy się, bo jesteśmy głodni i trzeba było gdzieś się zatrzymać. Generalnie 2 lata temu też to wyglądało, że Melisa miała prawie 2,5 roku, więc kolorowała, gdzieś tam się zabawiała, oglądała księżyczki. W tym roku też będą mieli takie gotowe plecaczki, w których będą mieli kredki, kredki, takie mazaki z wodą, żeby mogli sobie tam malować, bo będę miała takie kolorowanki na wodę, zwykłe kolorowanki, kredki, jakieś tam zabawki im wezmę, takie wiecie, żeby mogli się czymś zająć. Będą też bajki, bo szwagier mi nagrał 120 GB bajek. Dziękuję ci, wiem, że mnie oglądasz i dziękuję ci za te bajki. Więc naprawdę będzie co oglądać, bo to są pełnometrażowe bajki, takie krótkie odcinki też tam są. Jakby wiadomo, że oni nie będą oglądać tych bajek cały czas, no bo nie o to w tym chodzi, ale te bajki już będą, mam nadzieję, że wykorzystywane w sytuacjach krytycznych, naprawdę takiego mega, mega mocnego zmęczenia, znużenia. No i liczę też, że ta droga jakoś tak będzie w miarę płynnie szła. Najdłuższą drogą, jaką mi się zawsze wydawało, jaka jest, to jest Serbia. Ona jest tak monotonna,
tam się tak nic nie dzieje. No jedziesz, jakby ta Serbia się nigdy nie kończyła, no po prostu do końca nie ma, no jedziecie. Więc trochę się tego obawiam, ale mam nadzieję, że jednak będzie dobrze. Zresztą będę Wam wszystko relacjonować. Mam nadzieję, że uda mi się montować w międzyczasie w drodze jakieś Wam vlogi, coś tam wrzucę. Będą feedy na Instagramie, więc zaglądajcie też na Instagrama, ponieważ tam też czasami, tam będzie na pewno więcej i częściej, ponieważ jednak zmontować film podczas drogi, a jak on dziurę i będzie Ci się telefon tam trząsł, no to nie będzie łatwe, żeby to zmontować. Ewentualnie w czasach postoju, albo jak dzieci będą spać i będę miała tą chwilę, żeby zmontować, to Wam go zmontuję. Jeżeli nie uda mi się nic wrzucić podczas trasy, to na pewno go zmontuję po przyjeździe do teściów i taki film Wam też wrzucę. Ale też wszystko Wam powiem przed wyjazdem. Nie zawracam sobie na razie do głowy. Natomiast no muszę sprytnie myśleć, jak zająć dzieciaki, no bo jednak to jest 3200 km. Dla mnie to jest przyjemność, ja lubię jeździć, ale dzieciaki są nauczone, lubią jeździć, ale jednak wiecie, no nie jeżdżą codziennie tak dalekie trasy. Ja jestem przyzwyczajona od dziecka, jeździłam z tatą w trasy, więc jakby mi to nie robi różnicy. Zresztą wtedy to były inne czasy i jakby nie było telefonów, tabletów. Ja nauczyłam się wszystkich marek samochodów, bo podczas drogi, jak już mi się nudziło, to wymieniałam tacie wszystkie marki samochodów. Liczyłam drzewa, później kolory aut. Po prostu zawsze znalazłam sobie jakieś zajęcie. Dzisiaj, no już tak, dzisiaj te dzieci są inaczej trochę chowane, w innych jakby czasach żyją. O, może tak. I po prostu... No zobaczymy. Zawsze coś tam wymyślę. Bierzemy zawsze jakieś tam, w tamtym roku, dwa lata temu, pamiętam jak jechaliśmy, to braliśmy sobie karty, graliśmy sobie w karty z dzieciakami, znaczy się z Igorem, bo Melissa była mniejsza, ona tam niby też grała, ale wiecie jakie to granie było, nie? No, dobra, zbieram się. Zbieram się, bo to już czas, dzieciaki najedli się, pojedli i będą się kąpać. Więc szykuję ich do kąpieli i sama chwilę też odpocznę. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. Kochani, to są moje pierwsze urodziny na YouTubie. Co prawda to jest gofer z bitą śmietaną i truskawkami, ale życzę sobie, żeby te filmy były wartościowe, żeby się Wam podobały i życzę sobie i Wam wspólnej, długiej przyszłości na YouTubie. Moi ukochani już tutaj czekają na zdmuchnięcie tak zwanego torta. Proszę, dmuchamy. Tak, także moje maluchy już czekają, w ogóle na gofry czekają, więc taki to dzisiaj odcinek. Powiem Wam, że coś mnie ewidentnie rozbiera, bo mam katar i mimo makijażu ja tutaj widzę i czuję, że już mam czerwony nos i przytkany, więc nie czuję się najlepiej. Dzieciaki też są zakatarzone. Nie wiem, jak to będzie w tym tygodniu. W ogóle czy jutro pójdą do szkoły, nie mam zielonego pojęcia. I po prostu zaraz Kamilek. Dobrze, zaraz Kamilek. I oni sami nie wiedzą, czego chcą. Sami są jęczący, markotni i cierpliwości po prostu. Masa musi być. Także no nic, kochani. Uciekam. Kochani, także to są takie moje pierwsze urodziny na YouTubie, dlatego dzisiaj macie niespodziankę w postaci dwóch filmów. I cóż, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia zatem już niedługo i pozdrawiam. Igor truskawki mi tutaj podkłada. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia. Pa, pa! Gosz, rus.